cześć i chwała Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Święty, jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na trzecią niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz, szatan, krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali, mówiąc, że też ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Powiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc, czy jest między wami kto mając 100 owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie zostawi 99 na pustyni i nie pójdzie za ową, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im, radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie w niebiesie radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Albo któraż niewiasta mająca 10 drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc, radujcie się ze mną, bom znalazła drachmę, którą straciła. Tak powiadam wam, radość będzie wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Najmilsi, uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, tekst dzisiejszej mszy świętej, można powiedzieć, że mają w sobie po części jeszcze coś z tych minionych świąt, mianowicie z uroczystości Bożego Ciała i uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mianowicie ta historia o dobrym pasterzu. Przede wszystkim to, co mamy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus, który sam siebie przedstawia jako ten dobry pasterz, który robi znacznie więcej niż zwykły pasterz, który naprawdę wychodzi, aby szukać tej zaginionej owcy, który naprawdę raduje się, przyprowadzając tego zagubionego grzesznika. To jest bardzo blisko tajemnicy Jego Najświętszego Serca. To serce, które dało się przebić z miłości do nas, aby właśnie grzesznicy mogli obmyć się w tych strumieniach wypływających z Jego boskiego serca. I dalej oczywiście Najświętszy Sakrament również to jest tajemnica tego dobrego pasterza, który wychodzi do nas, który daje nam samego siebie za pokarm. Tutaj oczywiście, gdy słyszymy, że większa jest radość w niebiesiech z jednego, który pokutę czyni niż z 99 sprawiedliwych, to należy pamiętać o tym, do kogo i dlaczego Pan Jezus te słowa wypowiada. Otóż są to słowa skierowane do faryzeuszów, którzy przywiązywali ogromną wagę do swojej zewnętrznej sprawiedliwości, a którzy pogardzali grzesznikami. I oni gorszyli się tym, że Pan Jezus przyjmuje tych, których oni uważali za grzeszników. A więc ta wielka duma ze swojej zewnętrznej sprawiedliwości, nierzadko połączona jednocześnie właśnie z pogardą dla tych, których oni uważali za mniej sprawiedliwych. I tutaj Pan Jezus
bardzo dobitnie pokazuje, że ten, który pokutę czyni, jest faktycznie bardzo ważny w Królestwie Niebieskim i ta radość odzyskania jakiejś duszy jest ogromna. Oczywiście nie oznacza to, że lepiej jest najpierw być grzesznikiem, a później się nawrócić. Wszystkie te uczynki, które czyni człowiek sprawiedliwy, oczywiście one są zasługujące i te uczynki, jeśli spełnia je w stanie łaski uświęcającej, one są skarbami i on za to otrzyma nagrodę niebieską, a ten grzesznik, który grzeszył, będzie musiał odpokutować albo tutaj, albo w czyśćcu wszystko to złego, co uczynił. Ale myślę, że dobrze to rozumiemy, że ta radość wynikająca z tego, że udało się odzyskać coś, co zostało stracone, faktycznie jest ogromna. W ten sposób Pan Jezus wyjaśnia faryzeuszom, dlaczego on wychodzi do tych celników i grzeszników, że Pan Bóg jest tym dobrym pasterzem, który naprawdę chce wszystkich do siebie przyprowadzić. To jest ten jeden element tekstów dzisiejszej mszy świętej, ten dobry pasterz, który wychodzi za tą zagubioną owcą. Jednocześnie w dzisiejszej lekcji słyszymy już, można powiedzieć, że tekst zupełnie inny, czy też mogłoby się wydawać, że jest to tekst zupełnie inny. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz szatan krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze. A więc tutaj słyszymy już bardzo drastyczne, dramatyczne słowa, dramatyczna wizja walki. Szatana, który naprawdę krąży jako lew, szukając kogo by pożarł. Z jednej strony słyszymy o dobrym pasterzu, o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus wychodzi, aby szukać grzesznika, ale z drugiej strony słyszymy również o naszej trosce, o naszej walce, o tym, że nie możemy w żaden sposób spoczywać na laurach, że wciąż musimy tą walkę prowadzić. Jednak teksty, oba te teksty spotykają się, gdy w lekcji czytamy, składając nań wszelką troskę waszą, bo on ma pieczę o was. Chodzi o to, że musimy naszą walkę prowadzić, tą walkę toczyć, jednocześnie wszelką troskę składać na Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest tym dobrym pasterzem, który faktycznie się o nas troszczy. I to jest ten cały obraz, który dzisiejsza lekcja i Ewangelia chce nam przedstawić. Mamy walkę do stoczenia, jednocześnie wszystkie nasze troski, wszystkie te nasze znoje, całą tą naszą walkę mamy złożyć w Jego boskim sercu, w tym boskim sercu naszego pasterza, naszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy wierni, w jaki sposób mamy to zrobić? W jaki sposób mamy te troski złożyć? Bo dobrze wiemy, że to nie wystarczy tak sobie po prostu powiedzieć, że ja chcę wszystkie moje troski złożyć w sercu Pana Jezusa. Dobrze wiemy, że to w ogóle nie pomaga i na tym poziomie emocjonalnym wciąż jeszcze te nasze troski będą nas obciążały, nawet jeśli w ten sposób sobie powiemy, nawet jeśli szczerze chcemy faktycznie złożyć nasze troski w sercu Pana Jezusa, chcemy razem z Nim je nosić. Otóż przede wszystkim ta nasza chęć, aby złożyć te troski w Jego dłoniach, w Jego sercu, ona musi być prawdziwa i wyraźna. To nie mogą być tylko słowa, to nie może być tylko próba jakiejś ucieczki przed naszymi obowiązkami, czy też trudami, które nas dotykają. To musi być realna potrzeba, realna chęć wyrażona w czynach. W jakich czynach? Chociażby w naszej obecności przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli chcemy naprawdę nasze troski Jemu powierzyć, jeśli naprawdę chcemy je nosić razem z Nim, to dlaczego nas przy Nim nie ma? Jeśli mówimy Mu, że tak, Panie Jezu, Tobie chcemy wszystko powierzyć, Ty miej nad nami pieczę, ale nie mamy czasu, żeby przyjść do Niego, aby przyjść do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. No to znaczy, że te słowa to są tylko słowa, że one nie kryje się za nimi prawdziwa treść, że mniej lub bardziej oszukujemy nas samych, jeśli nie znajdujemy tego czasu, aby do Niego przyjść. A więc zadbajmy o to, żebyśmy naprawdę ten czas mieli. Jeśli mamy czas na wszystko inne, na wszystkie ziemskie troski, na słuchanie różnego rodzaju plotek, najnowszych informacji, to tym bardziej powinniśmy mieć czas
na to, żeby przyjść do Pana Jezusa, jeśli chcemy razem z Nim nasze troski znosić, jeśli naprawdę chcemy złożyć je w Jego sercu, to przyjdźmy. Przyjdźmy przed Najświętszy Sakrament jak najczęściej. Jak najczęściej starajmy się przyjść tutaj realnie, przyjść przed Pana Jezusa, przyjść i rozmawiać z Nim. Przyjść na mszę świętą przede wszystkim. Każda, chociażby była najbardziej skromna msza święta o 7:15, gdzie wszystko odbywa się w ciszy. Nie ma ani pieśni, ani jakiegoś wielkiego splendoru, a jednak przecież każda taka msza święta to jest ponowienie ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. W każdej tej ofierze ten boski oblubieniec przychodzi do swojej oblubienicy, do Kościoła Świętego, a Kościół Święty z kolei najpiękniejszymi słowy, wkładając całą miłość swoją, chwali boskiego oblubieńca. To jest ta zapowiedź i już w pewnym stopniu realizacja tych wiecznych godów weselnych baranka i jego oblubienicy. A my tak mało mamy na to czasu, tak mało mamy czasu dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie dziwmy się, że nie potrafimy naprawdę później złożyć naszych trosk i trudów w Jego serce. Nie dziwmy się, że nie potrafimy Jemu zaufać. Nie dziwmy się, że nie znajdujemy ukojenia przy tym boskim sercu. Jeśli ono jest dla nas tylko takim jednym punktem w tygodniu, jeśli pojawiamy się raz w tygodniu na mszy świętej i później znikamy i od czasu do czasu może jakoś tam się pomodlimy, to nie dziwmy się, że nie potrafimy złożyć naszych trosk w Jego sercu. A więc przede wszystkim bądźmy przy Nim. Przyjdźmy do Niego jak najczęściej. Składajmy jak najczęściej nasze troski u tego tronu łaski. A jeśli nie możemy przyjść realnie, jeśli nie jesteśmy w stanie, no to zadbajmy o to, żeby zjednoczyć się z Nim przynajmniej w naszym duchu. Żeby przynajmniej postarać się zjednoczyć z Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, będąc daleko. Oczywiście to można zrobić. Można taki akt wiary. Wierzył, Panie Jezu, że jesteś ukryty w Najświętszym Sakramencie i przyjdź do mnie, przyjdź do mojej duszy tak, jak to tylko jest możliwe. Oczywiście możemy starać się w ten sposób zjednoczyć i dla tego człowieka, który nie może z jakiegoś powodu faktycznie dotrzeć na mszę świętą, dotrzeć przed Najświętszy Sakrament, to może być źródło bardzo, bardzo wielu łask. A więc bierzmy nasze słowa na poważnie. Jeśli chcemy naprawdę złożyć nasze troski w serce Pana Jezusa, jeśli chcemy naprawdę Jemu zaufać, jeśli chcemy naprawdę z Nim dźwigać nasze ciężary, to bądźmy z Nim, to miejmy dla Niego czas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.